Give me two legs. Dzień dobry. Zapraszamy do naszego. Dzień dobry. Nie macie zegarka, nie? Żebyśmy powiedzieli, ja pokażę tak. Nie, Arturo. No? Kurde, Arturo, 6 godzina nas budzi. No, to jest już 6. Które? 6 jest na pewno, co? Co? No, zobaczy. 6? Jarek zapomniał zamknąć drzwi na noc. No, właśnie nas tak trochę, wiesz, zawiało. On sobie lody na górze. Witam serdecznie wszystkich kibiców Pogoni Szczecin. Dzisiaj mamy dla was niespodziankę. Udało nam się namówić Kubę, abyśmy mogli spędzić z nim czas podczas jego codziennego rytuału tracenia włosów. Mam nadzieję. To jest jakiś wałek. Mam nadzieję, że spędzicie fajnie ten czas patrząc, jak Kuba goli się. O 7 rano. O 6. O 6 rano. O 6 rano, bo Artur miał być o 8, tak. Artur miał być o 8, a przyszedł o 6, bo bał się, że nie nagra. Niespodziankę. Tak, tak. Więc jak się zapnę, to będzie wina Artur. To może ja cię ogolę, chodź. Chodź, poczekaj cię 3 razy, czekaj. Z tyłu ty. Dobrze, chodź kochanie. Tutaj. O. Tu, tak? No, pod włos. Pod włos? Tak, dobrze, dobrze. I tak to u nas wygląda prawie codziennie. Codziennie wstajemy i się wzajemnie tak, golimy. Tak, i wzajemnie się golimy. Jak jest większy lusterko, to robimy tak, że stoimy bokiem i on mnie, ja jego. O. Równocześnie. Równocześnie. Ale jak jest większa, niestety tutaj dzisiaj mamy małe to lusterko, więc lepiej, żeby Kuba dokończył się sam. Dobra. Nie chcesz, to nie wiem. Walka jest niedziela, to czemu ważenie już wtedy, w środę? O, to będzie jeszcze raz. Ciężko się utrzymać? Czy ma taka stabilizacja? Nie wiesz. Ile mówisz, że ma wzrostu? 89. Jeden szał. Humor ci dzisiejszego dnia chyba zaczynam, co? Nie, no trenerzy! To się zbogę za pokonane, bo tylko dwóch będzie grało, wiesz? Byśmy przyjechali na obóz lekko atletyczny, czy co? Kurde, musisz być szybszy, nie może być ostatni na 5 metrów, wiesz? Ja jestem pierwszy albo drugi. Co, w sumie? Mogę ci pokazać? Pierwszy albo drugi. Pokażę ci. O, więc... Cześć, Kasztanku. Cześć, Białe. Ale tak, chyba nie. Podarzało jest, tak? Cześć, bo pracę nagrywam, a ty na razie siedzisz. Co? No pracuj. Dobra, pracujecie. No, tak pracują panie. Nasi dziennikarze, proszę bardzo. Role czasami się zamieniają, co? No. Wiesz, teraz nie. To nie. No. Marcin na kierownicy dzisiaj. No. Nie nagrać tam pracy, nie? Nowa rola, panie Darku. No dobrze. Nadzieja szczecińskiej pogoni leży. Musi być jakoś taka, wiesz, pogoda mniej więcej. Która? Nadzieję, że... Gdzie? Gdzie leży? To czekaj, położę się. Że jeszcze trochę. Pozdrawiam serdecznie. Kamerzystę Marcina Listowskiego. Witam. Cześć. Jesteś nowym kamerzystą pogoni szczecińskiej? Widzę, że świeżak na stole. Dla was. Wszystko dla was. Świeżak na kamerze, nie. Ej, no proszę, szanuję. How's the training today? It's not very good training today in the forest after the result today. What's up?
Nie, Liga Dżentelmenów, Liga Dżentelmenów, oddzielnie trzy wyrazy. Każdy się zaczyna z dużej litery i dżentelmenów piszesz... Przez dy. Przez dy, z. Dy, tak? Tak, po raz milionowy ci mówię, że tak. Idę do was i normalnie pokażę ci, że mam. Cześć. Kuba, tu jesteśmy. Co się dzieje, powiedz mi? Co to za nagrywanie? No i co? No i źle jest? Albo źle wpisywałem, albo... Jaki wykrzyknik jest? To chyba nie jesteś połączony. To weź to napraw. Co? Daj napraw. Nie, czemu nie? Tak, ale tak. Nie ma krytyki. Dla atmosferki. Idźmy z tym kamerą. Now I have the same hair, yeah? Like Czerwo and Jarek. Yeah. Now they say we look like gangster all. Dalej walczymy, nie wiem, czy wy walczymy. Chcielibyśmy ogłosić tutaj we wszystkich kibiców Pogoni Szczecin zbiórkę dla Kuby Czerwińskiego na taki adapter na kartę mini-SIM, ponieważ Kuba ma wielki problem, żeby wsadzić mini kartę do takiego adaptera. Jeżeli jest jakiś kibic Pogoni Szczecin mieszkający niedaleko naszego hotelu, bardzo serdecznie go zapraszamy. Naprawdę uratuje nam ligę Football Manager 2016. Dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy serdecznie.